Jeżeli usiądziesz koło mnie, to znaczy, że tak jakby chodzisz już ze mną, to jest oczywiste. Także zapraszam. Aj, niewygodne to jest jednak. Niepotrzebnie zakładałem majtki mamy. Co mnie w ogóle podkusiło? Wbija się strasznie. Ciekawe, czy jak usiądzie obok mnie, to wyczuje damskie perfumy. Mogłem się jednak nie psikać. Jestem królem internetu, będę kotem sztuki walk. Nitro, nitro, daj mi rok i będę wyglądał jak Hulk. Ale bym sobie teraz w cejsika pograł, kurde. Na deskę potem może wyjdę po lekcjach. O, Aria spóźniona znowu. Ona jest spoko, ziomek. Ona jedyna była dla mnie zawsze miła. Dlatego tylko ona nie ma laleczki udu. Na resztę rzucę klątwę, jak tylko zdobędę czaszkę kota. Trzeba się przejść dzisiaj po garażach i poszukać. Może gdzieś jakiś już padł. Wygotuję się i będzie akurat. Hej! Słuchaj, bo ty jesteś dobry z matmy i chciałam się zapytać, czy dałbyś mi spisać kilka zadań? Pewnie, jasne. Dzięki. Ale bym kepsał, szamał. Ale w sumie szkoda hajsu, jak i tak smaku nie mam. Ja w ogóle się myłem dzisiaj? Nie no, myłem się. Ale perfum to nie czuję ani swoich, ani jej. Kurde, w ogóle tak ciepło mi jakoś. Mogłem jej powiedzieć, zanim nakichałem na ten zeszyt, ale trudno tam. Dobra, wiesz co, jednak potrafię. Ty? Tak. Ale ona jest dziwna. Dlatego to jedyna laska z klasy, do której wieczorami nigdy nie... Chciałam później się do galerii poszpędać? No, pewnie, że idziemy. I tak nie mam planów. Co prawda pogrzeb babci jest, ale trudno. Babci to już różnicy nie zrobi, a każda godzina w obecności mojej bogini jest jak skarb. Jocie, ale ładna. Kurde, co bym dał, żeby taką mieć? Może po lekcjach, jak będziemy sami tutaj? To wezmę worek, cyk, zapakuję ją i wezmę do domu. Tata ma duży bagażnik, nie będzie miał nic przeciwko. Tak, i będzie tylko moja. Ale będę dbał o nią. Znajdzie się dla niej miejsce. I tak nikt nie zauważy. Nikt nie zwraca na nią uwagi od dawna. Wy wszyscy jesteście nienormalni, do tego świnie! To co ugryzło? O, maleńka, zostaliśmy teraz tylko sam. Jocie, ale kawał kuli poobracałbym sobie. Albo palcem pojeździł. Nice. Panie profesorze, on mi się gapi na tyłek. Co? Kolego, czy to prawda? A że co, że ja? Tak, ty. Doskonale wiem, co sobie przed chwilą myślałeś. No, powiedz to. No bo ja tak sobie spojrzałem, że mamy fajny globus w sali. Generalnie ja bardzo lubię globusy, jest taki duży. Ja sobie myślałam, że... Wiesz co, Aria, naprawdę, czy ty myślisz, że twój tyłek to jest Ziemia, tylko że przed Kopernikiem? Myślisz, że wszystko kręci się wokół niego? Ej, ja wiem, że to zabrzmi trochę dziwnie, ale ja słyszę myśli chłopaków. Jasne. Serio. Poważnie. To o czym myśli tych dwóch typów przy stoliku? Cały czas ciężko mi w to uwierzyć, ale C-3PO naprawdę ma w klasycznej trylogii jedną nogę srebrną. Swoją drogą, czy wszystkie droidy protokolarne mają zakodowaną znajomość sitkańskiego? Czy kiedy Ciri opowiada Geraltowi o światach, które odwiedziła, mówi o latających statkach i ludziach, którzy mieli metal w głowie? Czy to oznacza, że Ciri była w świecie cyberpunka? Muszę to sprawdzić od razu, jak wrócę do domu. O seksie. Zawsze o seksie. No, tak. Co myślisz o tej nowej dziewczynie z trzeciej A? Której? No to brunetce. To jest jakaś nowa? Nie wiem, nie wyczaiłem zupełnie. Anna Domaszewska, Instagram angutek19. 168 cm wzrostu, lubi wieczorne spacery i wegetariańskiego grilla. Ma psa kapsla i konto na TikToku, z którego nie korzysta. Wiem o niej wszystko. Wszystko. A ty na co się tak patrzysz? Ja się chyba boję. A niby czego? Ciebie.
Dużo ci zajęło pisanie tej pracy na historię dzisiaj? Co? Zupełnie zapomniałam. Jezu, no to co teraz zrobisz? To zgłoś to jakieś nieprzygotowanie. Ach, spokojnie, dziewczyno. Widzisz tych kujonów tam? Tak naprawdę wystarczy ich odpowiednio podejść, a ogarną ci wszystko, co potrzebujesz. Patrz. Hej, przystojniaki. Któryś z was pożyczy mi swój zeszyt z historii na jedną przerwę? Jak ja nie lubię tej napuszonej, wrednej pindy. Dobrze, że Krzysiu dał jej zeszyt, bo by się nigdy nie odczepiła. Wolałbym do końca roku jeść kanapki ze smalcem, niż rozmawiać z tą blond kretynką choćby 10 sekund. Dobrze, że zawsze noszę zapasowy zeszyt z pracami domowymi sprzed 2 lat. Wszystko, co spiszę, i tak będzie miała źle. Też chcesz odpisać? Nie, dzięki. Ja wszystko mam. Spoko. Chociaż jedna z mózgiem we właściwym miejscu. Cholipka. Zagadać do tej strzeciej, a czy nie? Fajna jest. Ciekawe, co dzisiaj na obiad będzie. No, pewnie nic, jak starzy odpalał e-dziennik. Ja to bym sobie zjadł teraz te miśki żelki, ale tylko te czerwone, bo te zielone to jakoś tak mi nie podchodzą. Hola, hola! A co to koleżanka myśli, że robi? A co to za gumowe ucho? Trener? Czy ja właśnie słyszałam jego myśli? On myślał o mnie? Nie, to niemożliwe. Oj, całkiem możliwe, ptaszyno. Ja cię! Ale jak? Trener, w ogóle skąd? Nie tylko ty masz moce, moja droga. Naprawdę? Tak. Jeżeli tylko mi zaufasz, to będę cię szkolił. Staniesz się potężna, będziesz mogła myślami zmieniać wolę ludzi. Będziesz wszechpotężna. Ło, naprawdę? Wiadomo, że nie ma toku. Bekę cisnę, nie mam pojęcia, jak to działa. Po prostu kiedyś coś zjadłem i tak mi zostało. Co nie zmienia faktu, że nieładnie tak podsłuchiwać kolegów. Trochę prywatności. Jakby oni mogli, to też by tak zrobili. I co, miło by ci było? No, nie? No właśnie, a teraz zsiona lekcję, bo zaraz... Dzwonek. Skąd trener w ogóle wie, że Co tam mówisz? Nie. Wiesz co, bo to może cię nie zabrzmieć, ale ja właśnie rozmawiałam z trenerem WF-u i on mnie czytał w myślach. Kasia, zmień leki. Trener jest na jakichś wyspach i pewnie nigdy nie wróci. A tę drugą część to już w ogóle pominę. Crazy, ale... Wy też czasem słyszycie trenera WF-u?